budynków do rozbiórki, czyli kwestia starej pralni i takiego komórkowca, który również jest nieużytkowany w tym momencie i do rozbiórki. Trwa w tym momencie kwalifikacja budynków i będą one przeznaczone prawdopodobnie do rozbiórki. Sąsiad ma toaletę, a wszystko resztę jest do rozbiórki. Tylko no, jak to wykupimy, kto to będzie płacił? Lokatorzy, bo to jest wasze będzie, prawda? Jedyna sprawna ubikacja na posesji 28. Taka zewnętrzna, taka bo pan nie może mieć w domu toalety. Kiedyś były. Kiedyś był, ale ja tam nie mieszkam. Gdybym tam mieszkał, to bym nie odpuścił. Tak, żeby 12 w nocy, czy rodzina, czy dziecko, gdzie babcia schodziła do toalety, powiedzmy, na parter, prawda? Może nie zdążyć. A ten sąsiad mieszka na którym piętrze? Na trzecim. Na pewno osoba, która miałaby korzystać z takiej toalety, będzie miała taką toaletę zapewnioną. Nikt nie rozbierze budynku pozbawiając kogoś dostępu do toalety. W 21 wieku toaleta na podwórku to jest dziwne. Może tam więc, więc w takim razie prawdopodobnie albo w tym samym lokalu, ewentualnie w budynku będzie taka toaleta przeznaczona dla takiej rodziny. Zarząd lokali miejskich podjął również działania w kwestii oddłużenia nieruchomości. Właśnie przygotowywana jest eksmisja jednej z osób, która właściwie przede wszystkim tam złożyła się na zadłużenie na tej nieruchomości. Jak to jest duże teraz? No niemałe, jest około 40 tysięcy. Ta rodzina, ta osoba ma wyrok eksmisyjny, ma przygotowywane mieszkanie socjalne, więc myślę, że w niedługim czasie odbędzie się eksmisja tej osoby i to jest zasadniczy dług, który ciąży, biorąc pod uwagę nieruchomość na całej nieruchomości, biorąc pod uwagę, że jest tam prawie 60 lokali. To jest taki zasadniczy dług, który wpływa na tą nieruchomość i w przypadku jeszcze dwóch rodzin prowadzone są sprawy tak już poważne, windykacyjne. Najważniejsza sprawa. Teraz tych drzwi. Matka wjeżdża z wózkiem, niepełnosprawne dziecko. Jak ma wjechać, skoro się drzwi nie otwierają na zewnątrz? Wszystkie są na zewnętrzne drzwi otwierane na zewnątrz. Te jedne są. A te jedne. Kto to? Moim zdaniem pan dyrektor z Wielkopolski, nie pamiętam już nazwiska, jakiś nadzór był, prawda? Po pijanym tego nie robili. Do 19 roku mają naprawić. Czyli zmiana kierunku. Na ten rok planowane są właśnie prace związane z poprawą elewacji na budynku, jak również z zmianą kierunku ustawienia drzwi wejściowych. Planowane prace związane z elewacją niestety nie oznaczają całkowitego jej remontu. Przeprowadzone będą naprawy punktowe, tak by ściany były zabezpieczone, a odpadający tynk nie zagrażał mieszkańcom. Kolejne remonty będzie musiała już wykonać wspólnota, jednak urzędnicy podkreślają, że będzie w nich partycypować miasto, będące nadal właścicielem części lokali. Jeżeli macie Państwo problem w rozwiązaniu, którego możemy pomóc, piszcie na adres redakcja@toja.net.pl. Do Waszej dyspozycji jest także nasz interwencyjny numer telefonu 42 643 99 16. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus.
sytuacja, gdybyśmy mieli jakiś problem. Proszę Państwa, w mikrofonie mam już tylko dwie kreski, a telefon za chwilę mi się rozładuje. Chciałam zapytać dzisiaj pasażerów tramwaju, czy wyobrażamy sobie w ogóle teraz życie bez elektryczności? Dobra, mam radę, wsiadamy. Okej. Okay. Bileciki są. Dzień dobry. Sympatycznym dziewczyną Sylwia Klitkiewicz, telewizja To Ja, podsłuchane w tramwaju. Dziś pytam o to, czy wyobrażamy sobie życie bez elektryczności? Chyba raczej nie. Do czego najbardziej potrzebujemy elektryczności? Do życia. Czyli co, lodówka? Pralka. Tak? Żelazko? Nie, no też, też. Czasem uprasować. Też. Ale no przy okazji przyjemności, tak? Czyli radio, telewizja, komputer, bo teraz bez komputera też... Chociaż da się. W telefonie chyba, nie? Da się tu żyć, właśnie. W telefonie mamy. Wszystko w telefonie. Ale podstawa, no lodówka, pralka, tak. Czyli nie ma szans, żebyśmy się bez elektryczności jakoś szybko odnaleźli. Chyba raczej nie. Czy wyobrażamy sobie powrót do takiego czasu jak życie bez elektryczności? Chyba nie, raczej nie. A z czego by było najtrudniej zrezygnować? Z telewizji, z lodówki, pralki, przede wszystkim. Może nikt nie mówi o żelazku, to tylko ja prasuję? No nie, żelazko też. Też się przydaje. No przydaje. Czyli z takich rzeczy, które traktujemy jako oczywiste. Tak, czajnik elektryczny. A czy pani sobie taki scenariusz?